Siemaneczko, z tej strony Neresja i witam Was w nowej serii. Jak widzicie, będziemy grali w Zoo. Słuchajcie, od 10 lat pewnie nie grałam w tą grę. U mnie na kanale pojawił się kiedyś film z tej gry, było to do serii, gdzie ogrywam starocie różnego rodzaju. Jest to bardzo, bardzo stara gra, jak widzicie. Mam nadzieję, że to nie będzie Wam przeszkadzało, ale przejdę teraz do tworzenia kampanii. Ja już tutaj sobie profil stworzyłam. I coś tu po polsku się wyświetla. Szukałam oczywiście spolszczenia. Słuchajcie, jest straszny problem z tą grą konkretną, ponieważ na nowych systemach instalowanie starych gier bywa bardzo, bardzo problematyczne. Challenge, kampania, zagramy sobie chyba kampanię. Jest problematyczne, trzeba się nakombinować, dlatego niestety, mimo że mam wszystkie płyty w domu, to pobrałam sobie po prostu ją z internetu. Nie podam Wam źródła, ponieważ dla mnie funkcjonuje to po prostu jako kopia zapasowa wirtualna. Także no, mam swoją grę, którą mam normalnie realnie, ale dzięki temu mogę ją ogrywać na nowym systemie bez kombinowania, z tym, że będzie niestety w języku angielskim. Postaram się Wam tłumaczyć najwięcej i najlepiej, jak mi się uda. I mam nadzieję, że będzie to funkcjonowało dość dobrze. Dajcie znać, czy kiedyś widzieliście tą grę, czy graliście w nią. I lecimy do kampanii. Tutaj będziemy sobie kręcić świadkiem. Nie potrzebujemy. Czy potrzebujemy? Tu są jakieś tutoriale. Trening. Ale ja bym chciała, tak, czyli to są różne światy. Dobra, a teraz co mi mówi ta ikonka? Nic mi nie mówi, nic nie jest oznaczone. Tropical Rainforest, czyli tym lesie tropikalnym. I to jest tak, Środkowa Ameryka. Co my tu mamy ograć? Za dinozaurów. Zobaczmy, jak to wygląda na tych tutaj zdjęciach, informacjach odnośnie mapy. Jakieś tam wymarłe gatunki i tego typu rzeczy. Dodatki są 4, jeśli się nie mylę. Ja wszystkie 4 oczywiście posiadam w tej chwili. Totalnym byłam no-life'em, jeżeli chodzi o tą grę. Zookeeper Training. Ale to się zaczyna tutorialami. Ja bym nie chciała tutoriala. Ja chcę normalną grę. I to jest Grassland. Mała mapa. Nie wiem, no słuchajcie, chyba będziemy sobie lecieć po kolei. Pominiemy tutoriale. Beyondster. Co to jest? A, to są jakieś inne opcje? O co to chodzi? Czekajcie, ja muszę sobie rozkminić, jak to działa. To są tutoriale, dobra. Czekajcie sekundę, ja sobie rozkminię, jak to działa, bo naprawdę nie grałam w tą grę strasznie, strasznie dużo. Długo. Wieki. I chciałabym też ogarnąć, o co to chodzi. To są jakieś rzeczy już pobudowane. To jest jakiś trening. To jeszcze mamy zablokowane. Czyli co? Czyli to mamy odblokowane. Ja bym chciała wiedzieć, co znaczą te ikonki. Dlaczego tu nie ma nic o tych ikonkach? To jest zablokowane. W ogóle. Czyli musielibyśmy poprzechodzić inne rzeczy. Dobra, do tego mamy poprzechodzone. Te tutoriale tu są i one są odhaczone wszystkie, więc to sobie zostawimy. Zookeeper in Training. Zookeeper in Training. Czyli właściciel, utrzymywacz zoo na treningu. Ale co tu się robi? Mamy 30 tysięcy i jest to wspaniała okazja, żeby przejąć kontrolę nad małym zoo. Ale musimy co? Prove that you understand. Musimy udowodnić, że rozumiemy potrzeby tych zwierząt. No dobra. Mamy co? Prowadzić to zoo i jakby używać go przez miesiąc. Ja nie wiem, ja chyba nigdy nie grałam kampanii w ogóle w tej grze. I co, i lecimy dalej? Musimy ukończyć wszystkie scenariusze, żeby odblokować dalsze rzeczy. Tutaj mamy 10 tysięcy, jakieś takie zoo. Słuchajcie, a jak sobie zobaczę... Challenge. Co to jest challenge? Challenge to jest challenge, po prostu. Czyli mamy tutaj jakąś kasę, mamy możliwości, rodzaje świata. I oczywiście challenge, jak sądzę, będą zadania. I tutaj są zadania podzielone na rodzaje biomów. Okej, dobra.
I Freeform jest totalnie zwykłą grą, w której robimy totalnie co chcemy. Okej, to wracamy do tej kampanii, ja teraz już jestem cała doedukowana i robimy to, czego nie robiliśmy. Czyli tutaj wszystko jest poprzechodzone, te tutoriale, więc bierzemy sobie pierwszą z brzegu rzecz i będziemy lecieć chyba po kolei, no tak mi się wydaje. A tu? Czy może nie po kolei? Piszcie, które byście chcieli, którą misję, którą kampanię byście chcieli. Aha, bo to jest kampania konkretna. Trouble Zoo. Glob. I tu co, no? Massive. Aha, czyli tutaj będą różne biomy. Musimy stworzyć różne środowiska. Okej, okay. I mamy tylko 15 tysięcy dolarów na to. No to jest naprawdę nie za dużo kasy. Dobra. Słuchajcie, ja biorę pierwsze. Piszcie w komentarzach, co chcecie, który świat, żebyśmy rozegrali. Albo co byście chcieli zobaczyć w ogóle w tej serii. Także ja lecę już się do ładowania. I zobaczymy się za chwilę, jak załaduje się cały ten świat, bo trochę to trwa. No i jestem. Są wyzwania i challenge. No to w takim razie mamy oczywiście przejąć to małe zoo pod własne władanie. I zanim kompletnie chcą być pewni, obecni właściciele, zanim kompletnie jakby przejmę zwierzęta, obecni właściciele chcą być pewni, że będę sprostam potrzebom tych zwierząt. Także to będzie nasze małe wyzwanie chyba na tą chwilę. Jak będę się potrzebowała w coś wczytać, to po prostu będę wam robić cięcia, żeby nie zawieszać się totalnie na odcinku, żeby to było w miarę ciekawe. I lecimy dalej. Co? Tu, run the zoo. Przez miesiąc będziemy musieli, tak. No dobra, fajna podpowiedź. Podpowiedź brzmi, że żeby utrzymać zwierzęta przy życiu, potrzebujemy zapewnić im wodę i pożywienie. Dobrze wiedzieć. Wypuść zwierzęta z klatek na odpowiednich biomach, tak? Aha, czyli tutaj biomy mamy już przygotowane. I oczywiście mamy... jak tu się steruje? Jak tu się... halo? Dobra. Gdzieś się przemieszczam. Oho, W, A, D, okej. Okay. Przesuwam, odsuwam. Coś tu się dzieje. Co to są za zwierzęta? Niedźwiedź polarny, lew oraz hipopotamus. Panie hipopotamusie, pan zdecydowanie nie należy do tego biomu. Czekajcie, muszę sobie odpowiednio ręce na klawiaturze. Nie wiem, co to jest za biom, tak szczerze. Niedźwiedź polarny, za to wiem, jakiego biomu potrzebuję. Także szukamy biomu odpowiedniego dla niedźwiedzia polarnego. Jest. Za chwilę też będziemy musieli sprostać jego oczywiście wymaganiom. I lwa przeniesiemy do lwa. Ja wiem, że tu się klikało takie różne... Patrzcie, jaki parczek zrobiony, elegancko. Dajcie znać, czy graliście w tą grę, bo ja naprawdę no life'iłam strasznie, ale w tej chwili ja już nic nie pamiętam. Wiem, że tu się coś klikało. Nie, to nie było to. Tu się rozpakowuje zwierzę. I teraz tak, a jakbym adopt animal... Jakbym chciała rzeczy dla tego oto animala, to jak ja mam to... Tu możemy sobie przygarniać zwierzęta, okej. Okay. Czy ja chyba muszę najpierw go rozpakować z tego? O, jest, dobra, tutaj się klikało, w tego ziomeczka. Ziomeczek nam podpowiada. I teraz tak, mamy przygotowany biom. Mamy przygotowany jakiś tam sobie randomowy biom. Z randomowymi zwierzętami, drzewami, zwierzętami, tak, brawo, Nereś, brawo. Czy mamy jakieś wejście? Tutaj jest wejście, no to już jest spoko. Jedzenie. I dobrze by było zapewnić temu lewu różnorodną dietę. Także znajdźmy jakieś fajne, spokojne miejsce, gdzie on będzie mógł sobie spożywać swoje posiłki i postawmy mu miski na czymś płaskim, może by, tak? W cieniu drzew, co by nie było mu za gorąco. Jakieś mięso mu porozkładamy na wybiegu. Niech sobie tu poluje. I oczywiście ryby, bo ryby też są zdrowe.
Dinozaurów może na razie nie będziemy mu ustawiać. Tutaj możemy zlecić badanie nad daną zabawką. Lew jest kotem, więc myślę, że zaczniemy researchować sobie ten słupek. Oczywiście to wszystko trwa. Są tu legowiska. Jest mały shelter i jest taki parasol, który po prostu zapewnia cień. Drzewa też nam zapewniają cień, więc ja bym postawiła mu taki domeczek. I teraz jak to się odwraca? Tak to się odwraca. I domeczek odwrócimy sobie tyłem do tutaj kierunku spacerowania, żeby nic tym lwom tutaj nie zakłócało spokoju. I możemy tak, możemy przeglądać, jakie rzeczy odpowiednie do biomu możemy sobie tutaj układać. Jak widzicie, wszystko jest, cały biom został przygotowany, więc nie pozostaje nam nic innego chyba, jak tego lwa wypuścić z tej klatki. No i jest jom. O, jest. I research nam się skończył na ten do drapania. Drapaczek. O, drapak. No i takim sposobem lew oto spaceruje sobie po naszym wybiegu. Jakie to jest genialne. Ja wiem, że tutaj była opcja chodzenia też z pierwszej osoby. Jest tutaj. Patrzcie to. Jesteśmy na wybiegu z lwem. I to jest genialne. I możemy oczywiście w ten sposób też robić zdjęcia temu lwu. Temu lewu. Jaki lewu? Genialny lewu. Okej. Okay. O nie, odwróciłam sobie świat. I co teraz? Jak to się teraz odwraca? O, dobra, tutaj. Dobra, i lecimy dalej. Lecimy do niedźwiedzia polarnego w takim razie. I niedźwiedź polerny... polerny? Dobrze, polerka. Jakie tutaj ma wymagania? Od razu zlecimy sobie te researche. Niedźwiedź widzę, że je dokładnie to samo, co lew. Aczkolwiek skupimy się trochę na tym, żeby mu postawić więcej rybek. No bo jest to dla mnie dosyć oczywiste, że ten niedźwiedź ryby powinien w swojej diecie mieć. Porozkładamy je tutaj w różnych miejscach. Mam nadzieję, że one się nie psują, bo to by było przykre. Za chwilę zabawki się skończą produkować, a my w tym czasie ustawimy mu domek. Domek będzie tutaj, daleko od tłumów, od wszelkich przeszkód. Tu jakieś takie cośki, trawki czy coś, to też sobie trawki postawimy. Kamyczków nie ma, drzewek nie ma, no niestety, biedny niedźwiedziu, masz bardzo smutne życie w tej chwili. O, tu ci zrobimy piłeczkę. Tu bym chciała, nie blokuj mi smallbola, tylko ja bym chciała postawić, dobra, co nam? Holiday present. I w tym prezencie znajduje się mięcho, jak już widzimy po opisie. Swoją drogą, na pewno podarujemy mu coś takiego, ale niech będzie... A widzicie? No świetnie się składa. Niedźwiedź potrzebuje więcej miejsca. I co teraz? Jak ja nie mam dla niego większego wybiegu? Proszę, proszę pana. Proszę pana niedźwiedzia. No musiałabym przerobić inny wybieg? Słuchajcie, spróbujemy w takim razie troszeczkę tu... Jakoś się pauzowało tą grę. Spróbujemy sobie to załatwić w ten sposób. Sprzedamy to drzewo. Sprzedamy jakieś chaszcze i spróbujemy tu powiększyć ten wybieg o ten kawałek. Jak to zrobić? To ma chyba jakiś taki płotek? Taki, o. I spróbujemy sobie tu po prostu poprowadzić ten płotek kawałek dalej. Hop. Nie wiem, jak się zagina płotki. Jeszcze nie doszłam do tego etapu zaawansowania. Ale spoko, kiedyś ogarnę. I dobra. I taki płotek. To by było na tyle. Teraz potrzebujemy pomalować sobie biom. Była taka opcja przecież gdzieś kiedyś. Sawanna. O, jest tundra. Dobrze, tundrę weźmy. Bez kamieni. Bez kamieni. I... Wiedziałam, że coś takiego było. Słuchajcie, ja naprawdę uwielbiam tą grę. Uwielbiam tą grę za to, jaka ona jest przyjemna w obsłudze. I teraz tak, to byśmy musieli wszystko posprzedawać. Zarobimy sobie na tym oczywiście trochę kasy, całe szczęście. A nasz niedźwiedź będzie miał więcej miejsca. I miejmy nadzieję, że to miejsce mu wystarczy. No bo trochę nie bardzo mam gdzie już ten wybieg powiększać z tego, co tu... To się będzie pauzowało za każdym razem. Trochę denerwujące. Najwyżej tutaj po prostu utniemy ten parczek i powiększymy tam. No to co, to ja tu sprzedaję te płotki i zobaczymy się za chwilę, bo to nie ma sensu, jak ja będę tak klikać. A nie da się tego... Okej, dobra, da się. Nie, 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 oddawaj!
Dobra, już wiem, już wiem. Nie musisz mi mówić, że niedźwiedź wychodzi, wiem. Sorry. Czy możemy sobie już ludzi wpuścić? Myślicie, że chyba wiecie co? Najpierw postawię to miejsce. Znaczy tego hipopotama w to miejsce. Nie. A może puścimy ludzi? No bo co? Przez miesiąc ma działać to nasze zoo. Przez miesiąc ma działać, a my jeszcze ludzi nie wpuściliśmy. No to jest trochę karygodne zachowanie. Tutaj myślę, że mały taki skwerek z jedzeniem sobie zrobimy. Ewentualnie gdzieś tutaj. No ale na razie to są informacje. Nie, to są nadatki. Ludziom jak się spodoba jakieś zwierzątko, to będą mogli sobie wpłacać datki, więc to na pewno umieścimy. Dzięki temu będziemy mogli sobie na nasze zoo zarobić, na utrzymanie naszego zoo. Datkomierz, datko daj, datko, 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 tatko. Tatko, datko, dobrze, niech będzie tatko, datko. I tutaj tatko, datko. Miejscem dla ludzi będziemy się zajmować później. Ja myślę, że najpierw ważniejszym jest, żeby zdecydowanie tego hipopotama umieścić na miejscu. Dobra. Dobrze, że ludzi jeszcze nie było. Spoko kieca. Teraz to już jest git majonez. O, tu się pauzuje. Właśnie. I teraz nic nam nie przeszkadza. Możemy sobie w spokoju zajmować się tym miejscem tutaj dla hipopotama. A hipopotam jest roślinożercą i tych roślin potrzebuje troszeczkę do jedzenia. Także umieśćmy mu w taki sposób, tu jakieś sianeczka tu pod drzewkiem, o proszę, proszę, sałaty, niech sobie tutaj wykopuje. I ja bym była za tym, żeby mu postawić no ze dwie miski z wodą chociażby. Biedny, taki samotny w ogóle te zwierzęta, pojedyncze, takie pojedynczo opaczkowane. I dobra, i ja im postawię jeszcze miseczki. Może to głupie, że wszystko milion stawiam. Pożałuję tego na pewno, jak zabraknie mi kasy, ale na razie jest całkiem nieźle. Tutaj mu postawimy domek. Tu? Halo, kamyk przeszkadza. I to jest domek na dwa hipopotamy. Czy to mogę zabrać? To mogę przenieść? Dziękuję, to przeniosę. I to przeniosę, bo ja tu bardzo chcę domek. W tym miejscu właśnie. W oddali od ludzi, żeby nie było problemów z tym hipopotamem. Dobra, zwierzątko już znajduje się na zamkniętym wybiegu. I myślę, że możemy sobie zastartować grę i zacząć się zajmowaniem powoli. Właśnie, zajmowaniem tymi zwierzętami, ale też rozbudową rzeczy dla ludzi. Otwórzmy sobie na tą chwilę. I zróbmy sobie dosyć tanio. Zróbmy sobie tanie to zoo. Na tą chwilę będzie ono dosyć nie za drogie. Z tego względu, że, uwaga, mamy mało zwierząt. Mamy mało rozbudowane zoo. Mamy mało atrakcji dla ludzi. Więc musimy też jakby dostosować cenę do... Super. Dostosować cenę do naszych obecnych możliwości. A nasze możliwości zaraz się będą podnosić. Jeżeli nasze możliwości się podniosą, to i... ceny naszego wejścia będą znacznie wyższe. Co tu jest? Tu jest trener. Uczy sztuczek. To jest ziomeczek, który opowiada o zwierzątkach, a to jest zookeeper. I ja bym chciała, żeby ten zookeeper nam tutaj pomagał keeperować to nasze zoo. I on zdecydowanie się przyda. Pick up. Wyrzuć. I gdzieś tutaj było jeszcze zadanie. Jemu się przyznaje terytorium. I ja wiem, że na razie nie mamy za dużo kasy, a miesięczne utrzymanie takiego człowieka kosztuje, ale myślę, że jak im przydzielimy po dwa wybiegi. Gdzie jest ten ziomeczek? Gdzie on z tą kupą polasł? Obija się. Przydzielimy mu po dwa wybiegi, to wtedy to będzie jakoś tak, wiecie, bardziej do opanowania. Potrzebujemy też kogoś, kto by sprzątał ulicę, ponieważ no, wchodzą ludzie. A tutaj jest nasz człowiek ogarniający
uliczność tutaj, także niech będzie. W tym miejscu koło niedźwiedzia tutaj zrobimy sobie chyba jakieś straganiki, budeczki. O, w tym miejscu na przykład. Nawet bardziej koło hipopotama niż koło niedźwiedzia. Odwracaj się. Tak. Przydałoby się jakieś miejsce, żeby ludzie mogli sobie na spokojnie zjeść posiłek, nie stresując się, że jakiś lew zaraz ich pożre. No, brzmi sensownie. Bankomat. Bankomat też na pewno będzie im potrzebny. I bankomat dobrze jest koło jedzenia stawiać, tak strategicznie bym powiedziała. Okej. Ale myślę, że ogarnianiem strefy dla ludzi zajmiemy się już w kolejnym odcinku, także jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę, piszcie w komentarzach, czy widzieliście tą grę, czy graliście w tą grę. I zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejny odcinek, myślę, że za tydzień. Witam się ja i Lew, znaczy witam się, żegnam się z Wami ja i Lew. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się ciepło. No i cześć. Pa, pa, pa.